Cześć, tu Kasia Zaręba. Zapraszam na makijażowy tutorial. Jeżeli podoba Wam się ten odcinek, zostawcie proszę jakiś znak po sobie, zaobserwujcie mnie, zostawcie komentarz. To dla mnie ważne, bo dzięki temu uda mi się dotrzeć do innych odbiorców. Miłego oglądania. Dobry, dobry wieczór. Dzisiaj wykonam dla Was bardzo elegancki makijaż. Moje zaproszenie przyjęła Katarzyna Cichoń, znakomita wiolonczelistka barokowa. Kasię wypatrzyłam podczas koncertu muzyki klasycznej, klasyka na koszykach. Zespół Giardino d'Amore specjalizuje się w graniu muzyki dawnej na instrumentach historycznych i gorąco polecam Wam ich twórczość. I zapraszam serdecznie na tutorial z eleganckim makijażem, który sprawdzi się do opery, teatru i również na scenę. Miłego oglądania! Przed Wami nowość od Sisley, balsam, który bardzo polubią suche i spierzchnięte usta. Jest gęsty, komfortowy, niezwykle przyjemny w noszeniu. 111 Skin to marka luksusowych kosmetyków do twarzy i ciała. Bardzo się ucieszyłam, widząc ją na prezentacji nowości świątecznych w Sephorze, ponieważ byłam jej bardzo ciekawa. Często migała mi na backstage'u u moich ulubionych makijażystów, supermodelek czy gwiazd filmowych. Będę nakładać kultową maskę do twarzy Rose Gold, polecaną właśnie przez makijażystów. Ona zawiera 24-karatowe złoto i różę damasceńską. Ma działanie kojące, rozświetlające i przywraca skórze promienny blask, czyli idealna przed wielkimi wyjściami. Minęło 15 minut, maska ściągnięta, ja teraz sobie delikatnie wmasowuję nadmiar i nie będę tej maski zmywać. Prosto nałożę długotrwały, kryjący podkład. Nowa, udoskonalona wersja podkładu All Hours. Niesamowicie trwały, pięknie stapiający się ze skórą i komfortowy w noszeniu. Jest to podkład na wyjątkowe okazje, śluby, imprezy, ważne eventy, kiedy potrzebujemy nienagannej prezencji i też nie mamy możliwości poprawek. On sprawdzi się u kobiet z cerą mieszaną, tłustą, a przy odpowiednim nawilżeniu powinien też współgrać z cerą suchą. Podkład jest bardzo wydajny, aplikuje się go niewiele, w razie potrzeby można też stosować go punktowo na niedoskonałości, tak jak korektor. Rozświetlam teraz partię pod oczami, to jeden z moich ulubionych korektorów, Benefit. Bardzo lekki, bardzo plastyczny, ja go używam również prywatnie bardzo często i robię sobie takie modelowanie światłem. Słuchajcie, jak zobaczyłam to opakowanie zestawu Pat McGrath rozświetlacza i róży, od razu wiedziałam, że przynajmniej wizualnie będzie pasować do dzisiejszego odcinka, aczkolwiek sama nie wiem, czy normalnie w sklepie sięgnęłabym po taką formułę. I teraz nowość, pierwszy raz będę testować pędzel mojego serdecznego kolegi Adriana. Pędzel z włosia kozy, bardzo miły, płaski, fajnie wyprofilowany. Lubię taki kształt pędzli. No i już jestem przekonana, że będzie się nim fantastycznie pracowało. Słuchajcie, róż jest na tyle mocny, że rozcieram sobie jego kontury czystym pędzelkiem.
nowy bronzer w moim kufrze. Nie pracowałam jeszcze na nim, dlatego będę bardzo ostrożna. W takich sytuacjach zawsze traktuję rękę jak paletę. Otrzepuję troszeczkę nadmiar produktu z pędzla i wtedy mam pewność, że nie pojawią się żadne plamy. Wbrew u Kasi jest pięknie zaznaczona, dlatego biorę tylko taką precyzyjną kredkę i gdzieniegdzie sobie dorysuję kilka takich pojedynczych włosków. Makijaż oka i skomponowana przeze mnie paleta cieni. Możecie w Inglocie dowolnie sobie skompletować taki zestaw, połączyć z różem, z bronzerem. Kładę teraz szerokim pędzlem taki jasny, cielisty cień, który będzie moją bazą i później będę modelować oko beżami. Wiecie, że bardzo lubię tą paletkę. Będę szkicować kreskę, bo szykuję tutaj kreskę eyelinerem, więc lubię sobie zrobić szkic. To jest taka chyba najprostsza metoda. Ja sobie podrysowuję tutaj z końcem ostatnich rzęs kreskę. Makijaż oka jest już prawie gotowy. Ja w międzyczasie zrezygnowałam z pomysłu przyklejenia kępek. Spróbuję z rozświetlaczem od Pat i nałożę go na sam środek ruchomej powieki. Zbliżamy się do końca makijażu. No i teraz jest czas na puder. Ten podkład Yves Saint Laurent jest na tyle matujący, że ja puder dam tylko punktowo. Ten look aż się prosi o czerwone usta. Ja zacznę od konturówki, która też zatrzymuje kolor pomadki. I zacznę sobie rysować dolną wargę od środka na boki. Kultowy kolor marki Dior 999 i nowa formuła Dior Forever. Wow. Nie no, ładnie. Dziękuję za oglądanie i mam do Was pytanie na koniec. Napiszcie, kogo chcielibyście zobaczyć na moim kanale, kogo zaprosić do następnych odcinków. Jestem bardzo ciekawa Waszych podpowiedzi.